Takie prezenty bardzo lubimy. Nowa koszulka Śląska Wrocław numer 47, jak za rok założenia tego wrocławskiego klubu. Napis Food Truck na plecach, na pewno gdzieś tutaj zawisie na honorowym miejscu. I tak jak rok, w którym po raz pierwszy polski piłkarz trafił do Celticu Glasgow. 1947, Konrad Kapler, były żołnierz. On był pierwszym Polakiem w historii Celticu, a gość, który dzisiaj wystąpi w Food Trucku, jest Polakiem numer 8. Tak, i zresztą mieszkał niedaleko Wrocławia, Dolny Śląsk zna bardzo dobrze, ale posłuchajcie w ogóle, jaką ma inspirującą historię do opowiedzenia. Patryk, w sumie tak patrząc na gości po pandemii, którzy wrócili do gry na boisko, to wydaje mi się, że Leon Goretzka, Leroy Sané i ty chyba najbardziej zmieniliście swoją sylwetkę. Nie wiem, czy się zgodzisz. Ile w ogóle tam kilogramów ci przybyło? No, powiem ci tak, z ręką na sercu około 4 kilogramów niecałe. Niecałe 4 kilogramy. To nie ma mowy o żadnym tłuszczu i tak dalej, to była taka czyste typowo mięśnie. Taka ciężka charówka, tak. I, no i co, no i teraz generalnie to procentuje gdzieś, nie? No bo tam gdzieś w takich starciach, czy z Kimpembe teraz, tam miałem przyjemność zagrać tam chyba. Widziałem, poprzestawiałeś go, wiesz. Tak, no generalnie czuję się mocny w kontakcie teraz, także jest okej, gdzieś to widać teraz na boisku, nie? No tak, a to się wzięło od tego, że ty mówiłeś właśnie, że w treningu Celticu, kiedy miałeś starcia chociażby z Chrisem Julienem, no to odbijałeś się od niego strasznie i gdzieś widziałeś, że brakuje ci tej fizyczności w kontakcie z obrońcami z Ligi Szkockiej. Nie ma co się oszukiwać, no przyjechałem praktycznie prosto z Zakopanego, taka jest prawda. Bo przyjechałem, trenowałem, miałem w sobie chyba 2 dni i tam o godzinie chyba 7-8 rano dostaję telefon następnego dnia, że jadę do Glasgow. I tak naprawdę jeszcze dobrze nie zdążyłem kaszanki Zakopanego spalić, a trzeba było jechać do Glasgow i pokazać coś. No i prawda jest taka, że nie miałem prawa grać przez te 6 miesięcy, może tam chyba 2,5 miesiąca czy 3 była ta liga. Nie miałem prawa grać, bo po prostu wyglądałem fatalnie, bo z piłką, bez piłki, fizycznie. Czekaj, bo tam na chwilę zginąłeś i czułeś, że się nie nadajesz. To znaczy nie, może za dużo powiedziane, ale czułem, że brakuje mi tego tak jakby przygotowania przedsezonowego. Obóz pojechali do Dubaju chyba na tydzień, no i oni tak naprawdę wrócili w sztosie wszyscy. No a ja nie byłem w sztosie. No i wiadomo, gdzieś jak się odbiłem, no to tam gdzieś jakaś tam kurwa poleciała i gdzieś tam pośmiechujki były, bo oni już nieraz to słyszeli na boisku. Generalnie to, co było przed kwarantanną, a to, co jest teraz, no to jest niebo i ziemi. Najważniejsze rzeczy takie, jakie tu mnie nauczyli, jakie mnie nauczył trener, to tego takiego spokoju, tak jakby z piłką, że gdzieś ja miałem ten pierwszy kontakt, to nawet w Ekstraklasie było widać, że ten pierwszy kontakt, te przyjęcie kierunkowe i tak dalej, no to ja nie potrafiłem tego robić. Jak to mówi Czesław Michniewicz, elektryczne gitary zawsze, nie? Jak piłeczka. Miałem prostą piłkę, i gdzie w momencie, kiedy nawet widziałem, że obrońca jest z tej strony i mogę się zabrać w drugą, to gdzieś ta piłka mi odskakiwała, gdzieś kolanami prowadziłem tą piłkę i tak dalej, były kłopoty. I przez tą kwarantannę i tak dalej ja zorganizowałem sobie tutaj, pokupowałem bramki, takie batuty, takie myczki od trenera, dźwigały trenera Michniewicza. Tak trenowałem to przyjęcie kierunkowe i tak dalej, no i teraz generalnie widać to, nie? Widać to na boisku i generalnie ja to sam czuję, że to się poprawiło. To, co zacząłem przed kwarantanną, cały czas robię i chcę poprawić taką grę, że na przykład jak leci piłka do mnie, no to nieraz jest taka sytuacja, w której mimo tego, że teraz poprawiłem tą swoją siłę, to gdzieś na przykład w meczu z Lyonem, z tym Marcelo, największy koniak, przeciw jakiemu grałem, no największy. No i z nim generalnie wchodząc w kontakt, to było 50-50. Albo mnie skasuje, albo nie. Nie miałem żadnych szans. Jak to w życiu, wiesz? I ja miałem tylko szansę w momencie, kiedy leciała piłka, uderzyć go generalnie, wybić go jakoś z tego rytmu i dopiero wtedy wejść przed niego. Inaczej nie było szans. I w treningu nie czujesz różnicy, żebyś zatracił gdzieś zwrotność, mobilność taką? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, jestem taki właśnie bardziej taki giętki tego, co właśnie trzeba było, nie? A do tego też dochodziła dieta na przykład? Zmieniłeś dietę? Jak w Legii miałem taki etap, że jadłem... Maczka cały czas, wiesz. Nie jadłem nic zdrowego, powiedzmy. To w Jagiellonii już jadłem w pewnym momencie tak za zdrowo, że już tak się męczyłem, że jak miałem ochotę na jakąś pizzę, to gdzieś się męczyłem, później to się odbijało, że taki chodziłem, taki podmulony, taki... A to musi być balans, nie? Tak, i tego balansu się właśnie nauczyłem. Czyli widzisz, to jest efektywne wykorzystanie lockdownu, bo ty tak, w czasie pandemii wzmocniłeś się fizycznie, poprawiłeś się technicznie i nauczyłeś się lepiej mówić po angielsku, bo to też usłyszeliśmy w Celtic TV. At the beginning, I have to say I feel good.
I feel better like before quarantine. I worked hard in quarantine time and so hopefully I'm ready. To co był angielski, to była generalnie dramat, nie? To chłopaki mi mówili, że na imprezie musieli tłumaczyć, wiesz, jak tam chodziliście po 21. Generalnie było tak, że wchodziłem do szatni i generalnie jestem otwarty do ludzi w szatni i tak dalej, gdzieś tam jakieś pośmiechujki były, bo nie, ja coś powiedziałem głupiego. No ale ja nie zwracałem w ogóle na to uwagi, czy ja gadam dobrze, czy nie gadam dobrze. Nawet jak coś powiedziałem źle, to oni mi to tłumaczyli, że to jest tak, a nie inaczej i że mówię to źle, no i jakoś tak docieraliśmy się, no ale się nie dotarliśmy przed tą kwarantanną, tak jakby przez tą pandemią całą. Patrick, how does it feel to be at Celtic? Good. How do you feel? Good, thanks. Yeah? Quite an exciting time for you? Yes, it's exciting. And you had a number of options, why Celtic? Later. Maybe later. Maybe later. Po pandemii teraz jak wróciłem, no to generalnie rozumiem wszystko, na każdy temat jestem w stanie porozmawiać. Miałem codziennie lekcje angielskiego, tam po półtorej godziny, po dwie godziny nieraz. No i dalej to kontynuuję, bo jakoś nie jest jeszcze rewelacyjnie, bo jak zarzucą mi tu, zaciągną tym szkockim, to jest jeszcze... No dobrze, że nie ma tam, wiesz, Gordona Strachana, nie? Tylko jest Neil Lennon, bo to jednak troszeczkę lepszy akcent ma. Nie, powiem ci szczerze, że trener ma okej akcent, tak. Nie? Bardziej tam Scott Brown, ten Brown, a. To oni to jest, siąść z nimi do kawy, to trzeba prosić, żeby po angielsku mówili. Ale właśnie wywołałeś Scotta Browna, to jest postać, która nas też niezwykle interesuje i fascynuje. Jaki na tobie zrobił wrażenie? No bo dzisiaj, umówmy się, to jest grająca, żyjąca legenda i Celticu, i reprezentacji Szkocji. Jak wszedłem do szatni, to usłyszałem, że jestem gotowy. A byłem w koszuli, tak naprawdę praktycznie można powiedzieć w garniturze, także na co on stwierdził, że jestem gotowy, to nie wiem. Scott Brown tak powiedział? Tak, do tej pory się nie dowiedziałem, na co jestem gotowy. To nie jest tak, że on jest jakiś mega, mega techniczny. No nie, nie wygląda. Tak, i generalnie mądrość tego, jak on się porusza, mądrość tego, jak on czyta grę, jak potrafi przewidywać pewne zachowania nawet, jak jesteśmy w obronie, jak potrafi podpowiedzieć. Ja sam wiem po sobie, jak on reagował na mnie, jak graliśmy w defensywie, to ja jakiś miałem taki kłopot dziwny, że nie mogłem skontaktować się, że tak powiem, z linią pomocy. Że... Zresztą oglądaliście mecze Ekstraklasy, wiecie, że ja nieraz tak lubiłem sobie wybiec po prostu i oni przegrywali stronę i jechali z nami. No i tak jakiś miałem taki nawyk swój, no i tam kilka razy mi się dostało od niego, ale typowo tak... Po piłkarsku, nie jakoś taka hamowa i tak dalej. Neil Lennon, bo to jest też legenda Celticu. I jaki to jest trener i jak ty go postrzegasz, jakie ty miałeś wrażenia, jak go pierwszy raz spotkałeś, czy później jak z nim pracowałeś? Na żywo, moim zdaniem, wygląda mega agresywnie. No, taki ma wyraz twarzy, wiesz, jakby ci chciał coś zrobić. Mega agresywnie i rozmawiałem z chłopakami, że naprawdę on, kiedy był młodszy, to naprawdę był wariatem. Jak ja pojechałem, no to nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Było ludzi pewno dookoła i tak dalej. I jak dziecko we mgle się poruszałem. No jak on mnie przywitał, no to przywitał mnie stojąc i machając tak, nie? Ale twarz miał tak. No wiesz, ja nie wiedziałem, o co chodzi, nie? No wiesz, ma tam i trener, a on minę ma taką, że zastanawia się, po co ja tu przyjechałem, nie? No tak. I wszedłem do niego, ojej. Taki ciepły, przytulił mnie, wiesz, mega, gadaliśmy godzinę czasu, gadaliśmy, to jest generalnie pracą, nie? To już duży sukces. Nie ma czegoś takiego, gdzie w niektórych trenerach widziałem coś takiego, że podejście do jednego zawodnika jest inne, do drugiego inne. On tutaj jak ma, powiedzmy, okrzyczeć, delikatnie mówiąc, Klimala, ma okrzyczeć... McGregora, Browna czy Eduardo, to on nie patrzy, kto to jest, tylko po prostu jak ktoś robi coś źle, to ma robić po prostu po jego wizji i tak naprawdę i według jego wizji, przepraszam. Mega, mega wszyscy mają tutaj do niego szacunek, jest, no, moim zdaniem jest tutaj legendą też, jakby nie patrzył tego klubu. Powiedziałeś, że kojarzył polskie przekleństwa w Celticu, czy to też dlatego, że w przeszłości grało tutaj kilku Polaków? Pytając się tutaj chłopaków, od kogo znają to przekleństwo? Byłem przekonany, że Artur Borg. Nie wiem dlaczego, też byłem tak przekonany. Mhm. Ale zdziwiam też, bo stwierdzili, że Łukasz Załuska. No tak. Właśnie. Mhm. Czy ty kojarzysz tych Polaków, którzy grali w Celticu przed tobą, poza tymi, których wymieniłeś? Jeden na pewno mocny, też był napastnikiem i na pewno go oglądałeś jako dzieciak.
Dziekanowski? A, Dziekanowski też, dziekan też. Ale mówię o nowszych czasach jeszcze. Dziekan Żurawski, tak, i... Popatrz, ostatnio to sprawdzałem. Nie Brożek. Dobrze, Brożek. Był przez tak, był w Celticu. Mało pograł, ale był w Celticu. Oprócz tego jeszcze Dariusz Dowczyk. I sam nie wiedziałem, jakiś gość w latach 40. Konrad Kapler, który był byłym żołnierzem i trafił na 2 sezony do Celticu, ale nie miałem pojęcia. A ty rozmawiałeś z ludźmi właśnie z Celticu na temat ich doświadczeń z Polakami? Oni generalnie kochają tutaj Polaków. Mhm. Jakkolwiek by nie grali, ile by nie grali, to gdzieś tych Polaków zawsze tutaj kochali, no i to widać po prostu. Tak jak mnie przyjęli, jak mnie teraz traktują, to na mieście czy w klubie to widać, nie? Tych piłkarzy, którzy tam mogą grać na tej pozycji, na której ty grasz, jest naprawdę sporo w kadrze. No przede wszystkim Odson Edward. Tak, i przede wszystkim Odson Edward oczywiście to jest gość, który w przyszłości pewnie będzie grał na poważnie, choć jestem ciekaw twojego zdania. Czy ty się czujesz... Zauważyłem uśmiech od razu. Gorszy, to już widzę, że tu... Tak, że nauczyłem się generalnie sporo, no bo obserwowałem go, bo nie oszukujmy się, jak przychodziłem tutaj, miałem chyba 27 bramek w całym sezonie. No 27 bramek, chyba 11 asyst, to wiesz, w ogóle genialne liczby. Nie można mówić o przypadku tutaj w tym momencie, nie? No ja gdzieś zwróciłem, generalnie tutaj mi zwracali uwagę, że za dużo biegam. Jak i zawsze lubiłem tak biegać do boku, wcinać się i tak dalej. Szukać sobie przestrzeni po prostu, korytarzu. Tak, i wydaje mi się, że to była taka... To jest bieganie na prostopadłe piłki, to była taka moja wymówka, bo nie potrafiłem grać tyłem do bramki. No i gdzieś zwróciłem uwagę, jak on to robi, bo on nigdy nie wchodzi w kontakt z obrońcą. A gdzieś zawsze tym tyłem do bramki grałem, gdzieś zawsze tą piętą zgra. Takie niekonwencjonalne zagrania ma strasznie. Uczyli mnie tego właśnie luzu takiego, kazali mi przyjmować tą piłkę, zgrywać, gdzieś dryblować i tak dalej. Potrafię dryblować, się okazało. Co, a właśnie, co jest śmieszne, sam kiedyś mówiłeś, że nie potrafisz, że nie jesteś dryblerem. I powiem ci szczerze, że gdzieś tego się nauczyłem, nie? Że to nie jest tak, że okiwam przy czterech, no bo... Z elastyką, wiesz, i z dziurą. I wiesz, do boczku i wiesz, albo strzał, albo gdzieś zgranie i generalnie nauczyłem się tej gry tyłem do bramki. Nie jest to jak lewy, no nie... Pewnie długo jeszcze nie będzie, ale dziś staram się to poprawiać cały czas. No i tak jak mówię, no nauczyłem się tego od niego tak naprawdę, nie? No a co do konkurencji, no to no teraz nas jest dwóch, nie? Bo... A Lee Griffiths jeszcze jest, czy nie? Jest jeszcze chyba, nie? No tak, jest. On jest trzeci, tak? To znaczy nie wiem, trzeba by było do trenera dzwonić. Powiem ci tak, generalnie nie wiem, dlaczego nie pojechał z nami. Dowiedziałem się dopiero w trakcie trwania tego okresu przygotowawczego. No i na obozie tam kontuzji dostał ten napastnik, ten Bajo. Nie ma się co oszukiwać, no tak naprawdę w kwarantannę wykonałem dużą robotę. Ja zyskałem dzięki temu, że ktoś tej roboty nie wykonał. A powiem ci, że tak, my byliśmy w tym roku u Marcina Bułki w PSG i poszliśmy sobie na meczek na Parc des Princes ligowy z Montpellier i czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Dla nas po prostu to było jak pokaz Harlem Globetrotters, tak się bawili ci goście z Paris Saint-Germain. Czy miałeś podobne wrażenie, obserwując pierwsze 60 minut z ławki? Jak zobaczyłem, jak biega Mbappe w linii obrony, chyba w 50 sekundzie on to zrobił, tak. No to byłem pod wrażeniem, nie? Mówię, no bałem się, jak to się skończy. Ale gdzieś już weszliśmy na takie fajne tory już później, że gdzieś tam mieliśmy też swoje sytuacje. Neymar, co on robi z piłką, jak on się zachowuje, tak... Ja uważam, że generalnie on prywatnie może być mega, mega sympatycznym człowiekiem, ale to, jak on na boisku jest arogancki, jak on robi takie... prowokuje, tak, ale to tak inteligentnie to robi, tak, tak to po prostu... ma wytrenowane, że no ja nie jestem w stanie po prostu jak krzyżaki, jakieś takie pięty, takie mega, patrzy się tam, nawet nie wiesz, że zagra tam. No, jakbyś był obrońcą, chciałbyś tam saneczkami wjechać, co? Powiem ci szczerze, że generalnie on sam zagrzał się parę razy, bo już chłopaki tam ostro go tam presowali od nas. Ale no nie było szans mu zabrać piłki. A Kimpembe zrobił na tobie jakiekolwiek wrażenie? Raz go właśnie fajnie przestawiłeś? W kontakcie gdzieś tam jestem w stanie powiedzieć, że myślałem, że jest mocniejszy. Powiem szczerze, że jakoś tam bałem tego kontaktu, nie, z nim, bo, no bo wygląda jak wygląda, nie? Ale było okej. Okay. No ale się z boiska, nie? No bo tak. Się świadczy, nie? Ja z Bułką miałeś okazję pogadać? Dobry przyjaciel Neymara. Tak. Rozmawialiśmy z Bułą. I no generalnie pozytywnie, nie? Wszystko okej. Okay. Jak to było? Czyli wszystko tam okej, okay, z ubezpieczenia ściągnęli, co mieli ściągnąć, tak? Ja pytałem się go właśnie, czy zabierze mnie z dworca, ale mówi, że nie da rady. Samochód jest w warsztacie. Powiedziałeś o Neymarze, że jest arogancki.
To jest taka cecha, którą się trochę przypisywało tobie. Zresztą ty też o tym mówiłeś, że jako młody piłkarz bywałeś arogantem. Mauricio Pochettino, którego syn też trenował piłkę, powiedział, że on się cieszy, że jego syn jako młody chłopak jest arogancki, bo arogancja cię chroni w momencie, kiedy zżerają cię wątpliwości i ci pozwala się rozwijać i iść do przodu. Jak u ciebie z tą cechą było? To znaczy No byłem, kiedyś byłem arogantem, to nie bez owijania w bawełny. Jak ty się tak uśmiechasz, to znaczy, że chcesz coś powiedzieć szczerze, ale się zastanawiam. To generalnie powiem tak, teraz to jest czysta pewność siebie, bo teraz wiem, gdzie jestem, wiem, po co tutaj jestem tak naprawdę i jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak ja mam swoje plany. Ale w przyszłości wyglądało to tak, że te wszystkie problemy, które ja tam miałem pozaboiskowe, taka trochę niepoukładana głowa jeszcze i tak dalej w tej Warszawie, to wydaje mi się, że to wszystko mnie tak jakby przytłaczało, że ja nie byłem w stanie zachowywać się tak, jak teraz się zachowuję, tylko tak jakby próbowałem się bronić przed tym wszystkim i dlatego gdzieś ta arogancja tak wychodziła po prostu naprzeciw wszystkiemu. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie dlatego mnie mogą tak odbierać ci ludzie z Warszawy, no ale akurat kto jak to, ale ja się o ich zdanie nie martwię. Mhm. Czy łatwo cię jest dalej sprowokować, gdzieś wiesz, wyprowadzić z równowagi? Nie. Generalnie na boisku to jest tak, że ja jestem powiedzmy agresywny i tak dalej i powiedzmy robię swoją robotę, ale gdzieś mega ciężko mnie sprowokować, gdzieś też się tego cwaniactwa trochę już nauczyłem tutaj od chłopaków takich zagrywek, że tak powiem, także tutaj w tym przypadku jestem oazą spokoju. Ale właśnie, jakie to są zagrywki? Ciekaw jestem tak z praktycznego punktu widzenia. Tutaj u nas nie ma VAR-u i to mi się jak najbardziej podoba, bo ja lubię taką grę właśnie prowokacyjną wobec obrońcy. Ja lubię iść, nadepnąć mu na nogę, przeprosić go od razu i tak dalej. Kuksańca sprzedać gdzieś. A tak, delikatnie. Ale to takie właśnie, jak nie ma VAR, bo jak jest VAR, no to nie przejdzie. No chyba, że się nazywasz Ramos i przechodzi, nie? Także generalnie fajne to jest, ale też trzeba robić to z takim smakiem, żeby to nie było i nie rzucało się na pierwszy plan, nie? Za młodu byłeś takim troszeczkę zabijaką, co? Nie trzeba było cię specjalnie namawiać na bójkę. No nie trzeba było, nie. No generalnie wydaje mi się, że gdzieś do tej pory to zostało, że nie jest tak, że mega tak jakby pokojowo jestem nastawiony do wszystkich, bo nie jest to tak, że jak gdzieś gram kozaka i tak dalej, bo wiem, z czym to się je i niekoniecznie ktoś musi wyglądać na jakiegoś kozaka, powiedzmy, na mieście, żeby cię tam położyć na ziemię. I dokładnie. My też nie wyglądamy, ale jest. Tak, można się nadziać. O to mi właśnie chodziło, nie? I gdzieś wydaje mi się, że to za młodu to wyglądało tak, że ja po prostu gdzieś przewijałem się zawsze z chłopakami takimi, co trenowali, aha, też walki, co gdzieś lubili po prostu kogoś uderzyć. O, tak, lubili tak, się sprawdzić na gołe pięści. Lubili się sprawdzić, tak. No i ja gdzieś to też tam polubiłem w pewnym momencie, ale gdzieś generalnie punktem kulminacyjnym takiej mojej przemiany to był moment, w którym tam narzeczoną poznałem i wtedy już się skończyły imprezy. Jak ktoś usłyszy, 16 lat miał imprezy, no ale... The Explosion się chodziło wtedy, prawda? W Legii. No nie, generalnie po Warszawie to nie ma chyba takiego klubu, w którym się nie chodziło, bo tak naprawdę to mieliśmy ekipę taką mieliśmy naprawdę mocną ekipę i chłopaków, co nawet teraz gdzieś po pierwszych ligach, po ekstraklasach grają. Ta narzeczona to był taki punkt, w którym zdałem sobie sprawę, że jak mnie wyrzucili z Legii, i to trzeba sprostować, bo z Legii mnie nie wyrzucili, tylko Legia mnie chciała dać na wypożyczenie. Mhm. Tak. Taka sytuacja była, że my z tatą nie chcieliśmy wracać tam, bo ja wiedziałem, z czym to się będzie jadło i tak dalej. Wiedziałem, że trener do mnie jest też negatywnie nastawiony i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, nie będę mówił nazwiskami, bo kto ma wiedzieć, ten wie, że była sytuacja, w której właśnie po wspomnianym wcześniej Explosion byliśmy w 15 osób i spotkaliśmy naszego trenera na imprezie. No to też jest dosyć ciekawe. Trener chwiejnym krokiem podszedł do nas i zapytał, co robimy i tak dalej i tam poszły teksty, że co w Las Vegas, to w Las Vegas i tak dalej. Klasyczki, nie? Generalnie, tak jak mówisz, no klasyczki, ale przyszło co do czego, no to mówił, że padły słowa, że Klimala był. Nie, okay, że byli, tylko że był Klimala. Okay. To już się takie niesmaczne robiło i ja gdzieś do tej pory czuję taki niesmak do tego człowieka, bo
co innego. Ja wiem, co ja robiłem źle i wiem, że dlaczego nie grałem w Legii, że zachowałem się tak, a nie inaczej, a co innego jest po prostu jak ktoś wobec mnie, bo to nie było też tak, że ja wszystko robiłem źle. Mhm. Okej, ja grałem słabo, gram na prawej obronie, nie? To bądźmy szczerze, no. Kimisiem to ja nie jestem, nie? Ty odwrotnie jak piszczu przeszedłeś drogę, wiesz. To nie jest tak, że ja całkowicie się odcinam od Warszawy. Jak wjeżdżam do Warszawy, to zakładam opaskę na oczy. Broń Boże, ja to miasto jak najbardziej fajnie wspominam. Mam jednego, także tak powiem, ancymona, którego nie strawiłem do tej pory i myślę, że nigdy tego nie strawiam. Zresztą twoja druga połówka jest z Warszawy, także jeszcze pewnie nie raz tam się będziesz pojawiał, ale powiedz... Teraz zaprowadzimy cię w trochę fajniejsze miejsca niż Explosion, wiesz? Jest kilka fajniejszych miejsc. Ale Patryk zwiedził ich tyle, że wiesz, on jest dobrze tutaj. Jego znany z warszawskich klubów nie byłeś tylko w Polonii. Jak tam stopa ułożona, dobrze? Do stałego fragmentu, czy nie? Powiem ci, że gdzieś podchodzę nieraz, nie? Gdzieś ten młotek w nodze jest. Nie trenuję. Trzeba tego. Celownik tylko jeszcze, wiesz, dostosować. Nie można być człowiekiem od wszystkiego. Ja się czuję mocny w karnych i gdzieś fajnie, że trener to widzi, bo już w meczu z Lyonem bodajże byłem wyznaczony do tego karnego i w meczu z Nicą też byłem wyznaczony. Od lewego tak naprawdę się tego nauczyłem, gdzieś to zobaczyłem pierwszy raz, mówię, nie, no to nie do zrobienia jest, nie? Mhm. No ale zacząłem się tak trenować. Gdzieś tam dostawałem baty za to, bo gdzieś później na Twitterach widziałem, jak... Lekka beka była. Graliśmy z rezerwami, no zeszło nas tam chyba z 10, a tak fatalnie graliśmy, że masakra. No nieraz są takie mecze, nie? I karnego mieliśmy. I to był pierwszy karny, ja chyba tydzień czasu to trenowałem wcześniej. No mówię, no mamy cię, sprawdzam, nie? Ojej. O Boże. I co gdzieś tam? Ja zrobiłem? Biegłem i zazwyczaj na treningu bramkarz się rzuca, powiedzmy, wcześniej, nie? Bo on też jakieś swoje, tak, powiedzmy, ruchy trenuje. Tak. A on został? A ten został do końca. Wow. I ja już biegnąc, ja widziałem, że on się nie rusza. On stał po prostu jak wryty w ziemię. No nawet w bramkę nie trafiłem i piłka jak stała, to ja nie wiedziałem, jak ją uderzyłem nawet, bo ja ją uderzyłem chyba tak z góry, że ona nie poleciała normalnie, tylko ona się odbiła, tak jak ty wiesz. Generalnie masakra, ona się chyba ze trzy razy jeszcze odbiła, nim wyleciała za pole bramkowe. Ale ty też jesteś przykładem takiego napastnika, który cały czas się rozwija. Ty często sam mówiłeś, że jak wiele aspektów dopiero poznawałeś z czasem, na przykład grę głową, na co zwracał ci uwagę Ireneusz Mamrot. Ty się upierałeś, że grasz dobrze, a jednak tam technicznie źle uderzałeś tę piłkę, tak? Z Rafałem Grzybem chyba też wtedy. Ja podchodziłem do uderzenia głową tak, jak podchodziłem tutaj do gry, jak przyszedłem do Celticu, że im mocniej, im szybciej, im bardziej, tym lepiej. Mhm. A to jest... im dokładniej, tym lepiej. Takie jest moje zdanie. No i jak ja dostawałem piłkę na głowę, no to proca była tak napięta, że deski to bym rozwalał bez problemu, nie? Nawet piłkę skierować do bramki to był duży kłopot, nie? Od Tarasa Romanciuka generalnie uczyłem się grać głową. Gdzieś nie pytałem go i tak dalej, tylko zwracałem uwagę, jak on to robi i gdzieś próbowałem tą piłkę kierować w koju od razu po uderzeniu. W trakcie kwarantanny nawet uczyłem się grać głową. Bo... A specyfika szatni Celticu czymś się różni od specyfiki polskiej szatni? Tak, nie ma grup bek na pewno. W Polsce jest coś takiego, że jest, powiedzmy, Polska i jest zagranica. I nie zawsze tak jest, nie wszędzie. Ale często, u nas, tak, przynajmniej w Jagiellonii, tak było. To było tak, że Polacy wychodzili na obiad i nieraz się spotykaliśmy z zagranicznymi na obiedzie przez przypadek, nie? No, fatalna sytuacja. No a tutaj jest tak, że wszyscy się lubią, nie ma czegoś takiego, że McGregor siedzi z Brownem i z chłopakami starszymi, tylko jak jest wolne miejsce z młodymi, wszystkimi młodymi, to oni siadają z młodymi, jaja sobie robią z młodymi, żartują i tak dalej. Fajnie to wygląda, bo jak ja wchodziłem, to bałem się właśnie, że ktoś mnie może nie zaakceptować i tak dalej, bo ja też mam swój charakter, mam też takie swoje zasady jakieś takie dziwne. A jakie to są zasady? Tak z ciekawości, jakbyśmy kiedyś, wiesz, musieli się do nich zastosować, to żebym się przygotował. Nie, ja na przykład jestem mega taki wierzący na przykład. Okej. Patriotyczny, przepraszam. Ja generalnie nie lubię, jak ktoś mówi,
po Polsce. Świetnie, że w ogóle trafiłeś do takiego klubu jak Celtic, który hołduje takim wartościom, o których tak naprawdę powiedziałeś, bo nie dość, że to jest klub katolicki, to właśnie z przywiązaniem do tej tradycji, patriotyzmu, historii. A i Polacy chyba... tam zawsze się czuli dobrze. I Polacy się czuli dobrze, także... Pytanie, które dostałem, wiesz, Szczaki, to zapytali się, czy, nie, czy jestem katolikiem, no? No tak, bo to jest dla nich bardzo ważne. Jak powiedziałem, że tak, to propozycje mi mówili, gdzie mogę iść do kościoła i tak dalej, generalnie mega sprawa. Wydaje nam się, patrząc po tej rozmowie, że jesteś w naprawdę niezłym miejscu swojego życia, i życzymy ci, żebyś szedł do przodu, bo aż się przyjemnie słucha kogoś, kto jest w takim momencie, w którym chce się rozwijać i mu to wychodzi. I to jest też fajna historia, inspirująca bardzo dla innych, pokazująca, jak można w krótkim czasie wiele aspektów poprawić. Także za to wielki też szacunek dla ciebie. Będziemy się przyglądać, jak sobie radzisz w pierwszym składzie Celticu w tym sezonie, miejmy nadzieję. I wpadamy do Glasgow na jakiś meczek, jak tylko... O swoje granie jestem spokojny, także zapraszam na mecze. Na derby! No. No. Old Firm Derby przyjeżdżamy na 100%. Także kłaniamy się. Dzięki, Patryk, wielkie. Zaczęłaśka. No i cóż, łapki w górę. Jeżeli będzie z 1000 łapek w górę, to następny odcinek będzie z Karolem Lijakiem. Jeżeli nie, to też nie będzie.